Witam Was serdecznie z tej strony, Bogdan. W dniu dzisiejszym przetestujemy wideorejestrator U-Drive Top od MediaTek. Jest to rejestrator samochodowy Full HD, nagrywający w 1920x1080 pikselach. Tak więc mamy tutaj wysoką rozdzielczość. Mamy też możliwość zmiany rozdzielczości na 720p i ustawienia do 60 klatek na sekundę, co może być ciekawym rozwiązaniem. Mamy tutaj technologię WDR, wpływającą na poprawę jakości nagrania przy zmiennych warunkach oświetleniowych, czyli jakieś prześwietlenia, słońce mocno świeci i tym podobne. To jest bardzo istotna dodatkowa funkcjonalność. Jest detekcja ruchu, tak więc czujnik, mamy tutaj wstrząsów. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć o tym urządzeniu? Szeroki kąt widzenia, aparat fotograficzny do 12 megapikseli, kolorowy LCD wyświetlacz 2 cale i jeszcze coś, rejestracja oczywiście obrazu i dźwięku, tak więc mikrofon też tutaj mamy. Mamy też nagrywanie postojowe, dzięki czemu możemy wykorzystać tryb parkingowy do dodatkowych ewentualnie nagrań, gdyby coś na parkingu się działo, ktoś nam w samochód uderzył, czujnik wstrząsów, G-Sensor rozpozna to i rozpocznie nagranie takie krótkie parkingowe. Tak więc mamy dosyć fajne urządzenie, które może być dosyć ciekawym rozwiązaniem dla Was. Kilka funkcjonalności, które tutaj macie, można sobie odczytać, a ja Wam pokażę teraz, jak to urządzenie nagrywa w dzień i w nocy. Tak więc zobaczmy, co mamy najpierw w komplecie. W komplecie jest oczywiście sam wideorejestrator. O, tutaj sobie. Tak to wygląda. Matowa obudowa całkowicie, czyli nic nie odbija tutaj światła. Żadnych refleksów. U góry przycisk zdarzeń awaryjnych. Tutaj mamy przyciski menu, prawo, lewo. Z przodu mamy obiektyw. Oczywiście jest folia. Ściągamy sobie tą folię zabezpieczającą na czas testów. O, w ten sposób, ciach. Oczyśćmy sobie dokładnie obiektyw, żeby był w pełni czyściutki. To jest bardzo istotne. Raz na jakiś czas dokładnie oczyścić obiektyw, żeby nie był zakurzony, żeby nie był zatłuszczony. Tak jak dbamy o okulary. Mamy tutaj mikrofon, mamy głośnik, mamy złącze mini USB do ładowania, mamy złącze audio-video, mamy złącze na kartę pamięci. Już wsadziłem tutaj 16 GB klasy 10. Mamy tutaj jeszcze dodatkowo wyjście HDMI, mini HDMI, dzięki czemu możemy odtwarzać to, co jest na naszym urządzeniu bezpośrednio, na przykład na telewizorze. Tak więc jest wszystko, co powinno być, a nawet troszkę więcej. Idziemy dalej. Uchwyt. Tak więc zamontujemy sobie urządzenie zaraz do naszej szyby. Proszę bardzo. Uchwyt z kulką, regulowany kąt na przyssawkę, zasilanie 12-24V, mini USB, długi kabel, abyśmy mogli podłączyć do gniazda zapalniczki i przeciągnąć kabel bokiem po słupku pod sufitka i wyciągnąć go tędy, dzięki czemu nie będzie tutaj żaden kabel nam zwisać. W komplecie mamy także kabelek USB, mini USB, aby podłączyć do komputera lub do powerbanka, jeżeli ktoś by potrzebował to urządzenie. Oczywiście jest też instrukcja, czyli dokładnie co, jak tutaj skonfigurować, możemy sobie odczytać instrukcji obsługi w języku polskim oczywiście. Tak więc myślę, że najpierw zamontujmy sobie to urządzenie. Tutaj mamy urządzenie, ja już włożyłem kartę pamięci. Wkładamy sobie teraz urządzenie do uchwytu. O, tutaj, proszę bardzo. No, wskakuj, wskakuj. Ok, mamy. Klikło, wszystko nam się tutaj trzyma. Teraz zamontujemy sobie do szyby, mniej więcej tak. Tutaj na tym pierścieniu regulujemy stopień docisku, czyli już brak poruszenia. I zamontujemy centralnie w samym środku. To jest bardzo istotne. Instalując gdzieś po bokach, ten obraz już nie będzie taki dobry nagrany. W samym środku będziemy mieli nagrane wszystko to, co jest dookoła, tak więc jest to najlepsze miejsce. Sam środek za lusterkiem. Tutaj, wstecznym. O, w ten sposób. Dociskamy, ustawiamy ostatecznie. O, w ten sposób, jak widzicie. Równiutko, proszę bardzo. I dokręcamy teraz. O, pokrętło. W tym momencie możemy już sobie zamontować nasz zasilacz. Hop, hop, hop. Odkręcić tutaj przewody.
i będziemy mogli wykonać testy. W dzień mamy fajny, ładny dzień, w mieście oczywiście, tak jak lubicie najbardziej. I zrobimy sobie też test wieczorem, tak żebyście mogli zobaczyć, jak to jest wieczorem. Moment, hop, hop, hop. Kabelek zaraz sobie tu podłączymy. O, na razie tak będzie dobrze. Tutaj sobie powiesimy. I mini USB przewód. Tutaj sobie podamy z boku. O, proszę bardzo, kabelek sobie przewiesimy w ten sposób, żeby w żaden sposób w czasie testów nie wpływał mi tutaj negatywnie na nagranie, na wstrząsy. I tak to będziemy testować. Tak więc zobaczcie sobie teraz menu tego urządzenia. Podłączamy zasilacz, ładowarkę do gniazda, zapalniczki. Tu dioda nas poinformuje o pracy urządzenia. Nasz wideorejestrator automatycznie się uruchomi. I możemy odczytać parametry od razu z wyświetlacza na chwilę obecną, jakie są ustawione. Czyli rozdzielczość u góry, WDR, czy włączone 3-minutowe filmiki nagrywa, datę, godzinę, czy ładowarka jest podłączona i zasila, ładuje nasz akumulator w naszym wideorejestratorze, czy mikrofon jest włączony i czas nagrania. Tutaj mamy diodę informującą, gdy mruga na dwa kolory przemiennie, to w tym momencie nagranie trwa. Gdy chcemy, możemy przycisnąć OK i zakończyć nagranie, wstrzymać się teraz z nagraniem. Dobra, teraz po kolei przejdźmy sobie po menu, pokażę Wam co, gdzie jest. Wejdźmy sobie M jak menu i tutaj mamy kolejno, strzałkami wybieramy opcję. Rozmiar obrazu, rozdzielczość możemy wybrać zależnie od naszych potrzeb. Wróćmy sobie do góry i ustawmy sobie rozdzielczość Full HD. Idziemy dalej, nagrywanie w pętli, OK, 3 minuty. Możemy sobie ustawić na minimum 2 minuty. Tak też ustawimy. Idziemy dalej, WDR, Wide Dynamic Range. Jeżeli chcemy, to włączamy. Idziemy dalej, automatyczne wyłączanie. Nagrywanie dźwięku, możemy włączyć, wyłączyć. Stempel daty, czujnik wstrząsów. Informacje z GPS-a nie mamy, ponieważ to urządzenie GPS-u nie posiada. Idziemy dalej, menu. Drugie menu, przechodzimy tutaj obok do ustawień urządzenia. Czyli takich ustawień jak data, godzina. Wszystko ustawiamy sobie ręcznie. Menu, wchodzimy jeszcze raz. Automatyczne wyłączanie, dźwięk przycisków, język, częstotliwość 50 Hz, wygaszanie ekranu, korekta ekspozycji, balans bieli, ochrona parkingowa, czyli możemy sobie włączyć tryb parkingowy, jeśli chcemy, formatowanie karty pamięci, ustawienia domyślne, wersja oprogramowania i to w sumie tyle. Jeżeli chodzi o obsługę urządzenia, tutaj przycisk z boku zasilania możemy sobie nacisnąć, jeżeli chcemy, i wyłączyć urządzenie kompletnie. Jeżeli chcemy, możemy sobie włączyć urządzenie. Szybko wszystko działa, bez najmniejszego problemu. Zresztą jak widzicie, automatycznie rozpoczyna się nagranie z ostatnio ustawionymi ustawieniami. Mamy tutaj też zoom, zobaczcie, możemy sobie powiększać, oddalać. I oczywiście, tak jak już mówiłem, zatrzymywać, czy też rozpoczynać nagrywanie ręcznie. U góry jest przycisk, który naciskamy w sytuacji awaryjnej i w tym momencie będziemy mieli nagranie zachowane na karcie pamięci i nie będzie tak jakby usunięte podczas nagrywania w pętli, gdzie najstarsze nagrania są kasowane. No i to w sumie tyle. Tak więc zabieramy się teraz za testy urządzenia, jak nagrywa w dzień i w nocy. Zobaczcie jeszcze urządzenie, jak się prezentuje tutaj z boku. Według mnie całkiem dobrze. Sami ocencie. Tak to wygląda. I z przodu w ten sposób wygląda. Tak więc przystępujemy do testów. Rozpoczynamy zatem test wideorejestratora. Mamy teraz dzień, godzina 17. Więc myślę, że będzie fajny czas, aby przeprowadzić test. Więc zobaczcie sobie dokładnie, jak urządzenie nagrywa. Oryginalny materiał, jeżeli chcecie pobrać, sprawdzić na komputerze, czyli surowy, prosto z urządzenia, do pobrania poniżej. Pod filmem jest link. Dźwięk jest nagrywany z urządzenia bezpośrednio.
puścimy panią. Tutaj skręca samochód, zobaczcie rejestrację, jeżeli chcecie sprawdzić jak odczyt. Zobaczcie teraz jak nagrywa wideorejestrator MediaTek U-Drive Top wieczorową porą. Mamy rozdzielczość Full HD, mamy tryb WDR włączony Wide Dynamic Range i sensor Sony. Tak więc jak sami widzicie, mamy nagranie naprawdę bardzo przyzwoite. Sami zresztą ocencie, oryginalne nagranie jest do pobrania pod filmem, w opisie macie link, możecie sobie wejść i pobrać sobie wszystkie oryginalne pliki prosto z wideorejestratora i ocenić na własnym komputerze. Wydaje mi się, że to urządzenie jest naprawdę godne uwagi, cena jest ciekawa, cenę też możecie na dole sobie sprawdzić, jest link prosto do Ceneo i ocenić. Jest też w tym wideorejestratorze tryb parkingowy, nagrywa 10-sekundowe urywki, jak wykryje oczywiście G-Sensor ruch. Tak więc wykrył i jak widzieliście, nagranie zostało zrealizowane. Zdjęcia aparatem wychodzą też dosyć przyzwoite. Tak więc naprawdę urządzenie godne polecenia. Dajcie znać, co o nim myślicie. Trzymajcie się, cześć!